Piotr z Magdą czekali na Ludwika aż 10 lat po ślubie. Dlatego, gdy Ludwik pojawił się na świecie, jego rodzice bardzo się o niego troszczyli i bardzo o niego dbali. Wakacje spędzali zawsze razem, zimowe ferie zazwyczaj w górach. Piotr był zapalonym narciarzem, a w lecie 2 tygodnie nad Bałtykiem spędzali u przyjaciół. Gdy Ludwik był jeszcze malutki, Piotr jeździł na nartach ze specjalnym turystycznym nosidełkiem razem ze swoim synkiem. Kiedy mały Ludwik już stawiał pierwsze kroki, tata postawił sobie za punkt honoru nauczyć go jeździć na nartach. Podobnie było ze spędzaniem czasu nad morzem. Gdy nie było jeszcze Ludwika, Piotr uwielbiał poranny jogging na pustej jeszcze o tej porze plaży. Gdy Ludwik już chodził, Piotr zabierał go wcześniej rano na długie spacery po pustej plaży. Paradoksalnie ich ulubioną zabawą nie było zbieranie muszli. Ulubiona zabawa małego Ludwika to był długi spacer we dwoje i powrót z powrotem po tych samych śladach. Było to możliwe tylko rano, gdy piasek był uklepany przez morze i nikt jeszcze nie szedł tędy przed nimi. Ludwik uwielbiał tę zabawę, ale bardzo fascynowały go również fale i szum, jaki wydawało morze. Pewnej jesieni Ludwik się przeziębił. Mama w trosce o swojego jedynaka profilaktycznie aplikowała syropki i maści wygrzewające. Któregoś wieczoru podczas aplikacji leków Ludwik się zachłysnął i zaczął nienaturalnie kaszleć i się krztusić. Szybko wezwano pogotowie. Udrożnienie dróg oddechowych nie pomogło. Niedotlenienie mózgu było zbyt długie. Ludwik zapadł w śpiączkę. Piotr wielokrotnie słyszał o podobnych przypadkach, choćby dziecko Ewy Błaszczyk. Wiedział, jak potocznie mówi się o takich przypadkach. Warzywko. Nie godził się z tym. Ludwik nie był warzywkiem. Codziennie modlitwa, lekcja divina to był ulubiony sposób rozmowy Piotra z Bogiem. Wielokrotnie czytał Księgę Hioba. Teraz podobna sytuacja spotkała jego. Piotr, mimo że był przerażony całą sytuacją, nie złorzeczył i nie obrażał się na Boga. Teraz codziennie jego modlitwa była cytatem z Księgi Hioba: Bóg dał i Bóg zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Równocześnie Piotr wkładał wiele wysiłku, żeby pomóc Ludwikowi się obudzić. Konsultował przypadek swojego syna z wieloma specjalistami, a także z terapeutami pracującymi z ludźmi w śpiączce. Słyszał o przypadkach, że wybudzenie następuje czasami pod wpływem bodźca, który silnie oddziaływał na chorego, gdy był zdrowy. Piotr czytał ulubione bajki Ludwikowi, śpiewał piosenki, opowiadał mu przeżyte wspólnie historie. Magda dbała o to, żeby w kuchni pachniało ulubionymi przysmakami, a ubrania pachniały znajomym zapachem. Nic z tego nie przyniosło rezultatów. Piotr wpadł na pewien pomysł. Skonsultował wszystko wcześniej z lekarzami i zabrał się za realizację swojego planu. Nosidło, którego używał do wycieczek w góry i jazdy na nartach, przerobił tak, że Ludwik, będąc w nim, miał ustabilizowaną pozycję. Piotr postanowił zabrać Ludwika nad morze. Tak jak zwykle, skoro świt, zabrał Ludwika na długi spacer na plażę. Piotr płakał jak bóbr, gdy wracał po swoich śladach ze spaceru. Brakowało śladów jego synka. Tego ranka do rozważania wypadły wersety z Księgi Tymoteusza. Dotknęły go słowa o tym, że Bóg zawsze dochowuje wierności, nawet jeśli my nie jesteśmy mu wierni. Kiedy po powrocie ze spaceru Piotr z Magdą jedli śniadanie z pokoju, gdzie został, Ludwik dobiegł ich płacz dziecka. Znieruchomieli ze zdziwienia. Ludwik się obudził. Łzy radości mieszały się z niedowierzaniem. Pierwsza rzecz, o którą spytał taty, było to, kiedy pójdziemy na spacer na plażę. Ludwik opowiedział tacie, co mu się śniło. Śniło mi się, tato, że byłem na spacerze na plaży, a ciebie nie było ze mną. Kiedy się odwracałem, widziałem tylko jedną parę śladów. Tata wyjaśnił synkowi: Ludwiku, widziałeś tylko jedną parę śladów, bo ja niosłem cię na swych barkach. Nie zauważyłeś, że te ślady są o wiele głębsze niż ślady jednego człowieka.
A jaki morał płynie z tej opowieści? Ano taki, że w życiu, gdy spotykają nas nieszczęścia i przeciwności, a my wyobrażamy sobie, że Bóg nas opuścił, Bóg nas nigdy nie opuszcza. To my nie dochowujemy Mu wierności i nie dostrzegamy, że w takich chwilach On jest z nami, dźwiga nas na swoich barkach i najważniejsze, umarł za nas na krzyżu. Bogu można zaufać bez względu na to, co nas spotyka w życiu. On jest zawsze wierny i nigdy nas nie opuszcza. Szczęść Boże, do usłyszenia w następnych Bożych opowieściach.